Centralny odcinek drugiej linii metra sypie się, a także Broniewskiego bez tramwaju przez tydzień. Tramwaj do Wilnowa z kolejnym opóźnieniem, tym razem o pół roku. Warszawa Ursus Północny ponownie się sypie. Kolejny kolejowy tunel TBM w Polsce. Warszawa Zachodnia bez peronu 9 w weekendy. Urodziny trasy WZ i trasy Łazienkowskiej. Już działają windy na placu na Nozdrożu. Czy czas na projektowanie północnego wlotu S7 do Warszawy? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w sobotę 20 lipca. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć Anzonosz i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. I z racji tego, że cały czas tutaj trwa remont, a Wy mi prosicie, żebym Wam pokazał, czym nagrywam te wszystkie filmy, to możecie to zobaczyć teraz tutaj z tyłu, za ścianie, za moimi plecami. Budynki są w innym miejscu, trwa cały czas remont i przestawienie tego wszystkiego, mapa świata na przykład dojechała. Niemniej, to jeszcze za jakiś czas. A dzisiaj zaczynamy sobie wydanie od oczywiście bardziej w intencjach metra. Mianowicie, Ursynów od 4 tygodni nie działa winda, na Politechnice od 2 tygodni i na Stadionie Narodowym też od 2 tygodni. Następnie na Centrum Nauki Kopernik Trocki, w Dworcu Gdańskim czy Stadionie Narodowym od tego tygodnia przestała działać winda. Więc trochę tych wind niedziałających bym powiedział, że jest. Nawet na stadionie są dwie niedziałające, z czego jedna od jednego tygodnia, a druga od już dwóch tygodni. Z innych informacji metro też się sypie na centralnym odcinku 2 mm i nie chodzi mi nam o te windy, które nie działają, tylko o to, że posadzki się sypią. No i tak, metro sobie nie ma nic do powiedzenia, że to nie jest ich wina, tylko i wyłącznie pasażerów, którzy wchodzą z solą i różnymi innymi rzeczami na butach, później po prostu to się wszystko wchodzi w złą reakcję. No według mnie metro powinno być przygotowana na to mimo wszystko, że pasażer może przejść z różnego rodzaju związkami chemicznymi na butach, po prostu musi być przygotowana na to, żeby takich problemów nie było. Na M1 nie ma, na M2 są. I nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o centralny odcinek 2 mm, to również na innych wolskich stacjach tam coś tam pęka. Niemniej, no jak widzimy, trwają tutaj oczywiście prace, bo tam, jak możecie zobaczyć w niektórych miejscach, czekać trochę jest na tym zdjęciu, są takie wyżłobienia, zresztą kto korzysta to widzi, że po prostu w niektórych miejscach jest takie wygniecienie, że coś wyżarło tą posadzkę. No oczywiście metro coś z tym robi, po prostu to uzupełnia różnego rodzaju innymi substancjami. Wygląda tak jak wygląda, no ale jest to faktycznie realizowane na terenie całego odcinka. Niestety to jest tylko robione w nocy, więc siłą rzeczy nie może to być robione dosyć szybko i też po prostu w różnych miejscach to powoli jest robione. Od godziny 1 do godziny 3.30 tylko takie prace mogą być realizowane, więc siłą rzeczy one postępują wolno. Ale prace, żeby to naprawić, są. Tylko, że metro oczywiście nie ma nic sobie do zarzucenia. No tak w dużym skrócie. Winni są inni, że tak to powiem, a właściwie cytując tutaj Witolda Urbanowicza z transportu publicznego. Lecimy sobie dalej, a mianowicie Zdzisław Wyksiński pojawił się na stacji metra Służew. A konkretnie mural z nim właśnie na nowej windzie, która powstała jakiś czas temu. Jest już, przygląda się budynkowi, w którym mieszkał. Więc taka ciekawostka, że w tym miejscu można go zobaczyć nawet z tekstem, ale to Wam już pozostawię, żebyście zobaczyli samemu dokładnie, jak tutaj w tym miejscu wszystko wygląda, więc jak coś, zapraszam Was do metra Służew, wyjście po stronie południowej z stacji, właściwie wyjście południowo-zachodnie, jak coś. Tymczasem lecimy dalej, jeżeli chodzi o inne zmiany, mianowicie tramwajów nie będzie teraz na Broniewskiego przez najbliższy tydzień, już od dzisiaj 20 lipca do 29 lipca tramwaje zniknęły z całego odcinka pomiędzy Pętą Piaski, a dalszym odcinkiem tutaj bezpośrednio, jeżeli chodzi dojazd do Alei Jana Pawła II, co jest ważne, no tutaj papieruszki, co jest ważne, na ulicy Broniewskiego nie tylko łącznie będą realizowane prace, jeżeli chodzi o sam zakres torowy, również jeżeli chodzi o przejazdy drogowo tramwajowe i na przykład tutaj będą robione prace od 20 do 28 lipca w tym miejscu i ta ulica będzie całkowicie zamknięta obok pętli Piaski. Inne prace będą realizowane tutaj od 25 do 28 lipca, jeżeli chodzi o Mytesiaków. Ten odcinek Mytesiakówny, przepraszam bardzo, będzie zamknięty właśnie do Broniewskiego i będzie wyjazdów w najbliższym czasie. Z innych rzeczy na Broniewskiego też nie będzie po prostu tej przejazdu, jeżeli chodzi przez właśnie wzdłuż trasy Alei Armii Krajowej. Będzie to zamknięte 27-28 lipca. Po prostu nie będzie można przejechać dolną częścią. Oczywiście według mnie cały czas będzie przejazd, ale nie będzie można przejechać dolną częścią przez same rondo i skrzyżowanie jadąc dalej w kierunku Wisły. Będą oczywiście objazdy na okrągło. Niemniej tutaj takie możliwości
kolejności nie będzie. Oczywiście w ramach tego nie będą też zmiany komunikacji autobusowej i tramwajowej. Jeżeli chodzi o autobusy, no to będą zmiany dla linii 103, 121, 171 i 500. 500 po prostu w innym miejscu kończy swoją trasę na rondzie Radosława. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe linie, no to pojawi się po pierwsze linia Z33, która będzie jeździć na samym odcinku pomiędzy Chomiczówką, nietypowo, nie z Nowego Bemowa, tylko z Chomiczówki, na samym odcinku zamkniętym, jeżeli chodzi o Broniewskiego, prosto do rondy Radosława. Dlatego też Z33 będzie się trzymać tam, gdzie zazwyczaj 500. Na ten cały czas oczywiście ta linia będzie funkcjonować przez całe zamknięcie, czyli od 20 do 28 lipca. A co ważne, jeżeli chodzi o linie tramwajowe, dosyć tutaj dużo będzie zmian. Jeżeli chodzi o 22, będzie jeździć po prostu do AWF-u i tam kawałek dalej jest pętla tramwajowa. Tutaj jest zazwyczaj niewykorzystywana, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć taką pętlę na AWF-ie, która jest teraz wykorzystywana tymczasowo, no to jakby okazja jest. Nie będę ukrywać, że trochę mnie kusi. To także, jak ktoś 22 teraz jeździ na AWF, a linie 33, 35 i 28 teraz trochę inaczej kursują. Co to oznacza? Oznacza to, że linia autobusowa 28, dojeżdżając do Ronda Tasowa, zmienia się w linii 33. Podobnie jest z liniami 33 w niektórych kursach skróconych, które po prostu jadą na przystanek Dzika, a następnie zmieniają się w linię 35. W skrócie aktualnie 35 nie dojedziemy do Ronda Tasowa, tylko i wyłącznie na stawkach po prostu zamieni się w 33 i dalej będzie jechać w kierunku centrum Warszawy. Trochę lipa, nie będę ukrywać, że takie kursy mogą być gorsze, natomiast 22 tutaj normalnie cały czas funkcjonuje, włącznie oczywiście z 27, który po prostu nie jest uwzględniony na tej mapie, bo po prostu nie ma żadnych zmian dla tej linii, jeżeli chodzi o te objazdy. Co ważne też, dlatego w związku z tymi pracami, linia 78 się pojawia tramwajowa, która będzie jeździć pomiędzy metrem Młociny i osiedlem Górczewska po najmniejszej linii oporu. Więc jak coś tak, to będzie funkcjonować przez najbliższy czas. Trochę utrudnień, trochę zmian, więc no spodziewajcie się, że jest trochę gorzej. Z innych informacji, no już wiemy, tak? Jakby ja nie, powiem wam tak, ja się nie spodziewałem takiej informacji, no ale skoro jest, no to jest. Mamy oświadczenie regionalnego wykonawcy, czyli oczywiście Budimexu, że tramwaj do Wilanowa będzie opóźniony mniej więcej o pół roku. Z czego te pół roku bardziej chodzi o prace drogowe? Bo wszystkie prace, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Wilanowa, mają się zakończyć w połowie 2025 roku, czyli mniej więcej za rok. I to akurat mnie nie dziwi, że przy pracach drogowych, jakichś tam mniejszych elementach, drogach rowerowych i chodnikach, prace będą jeszcze dosyć długo trwać, bo po prostu widać, jak te prace idą powoli. Natomiast jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe, to że nie będzie dane do użytku teraz, na początku września, tylko będzie dane do użytku później, to powiem wam, że jestem trochę zdziwiony, bo 8 tygodni jest opóźniona inwestycja. W skrócie w październiku dopiero pojedziemy tramwajem do Wilanowa na samym odcinku ze spacerowej. W związku z tym, że tam po prostu jest problem z podbudową, jeżeli chodzi o samą część podkładów tam z żywicy, po prostu one źle znoszą, były źle, najprawdopodobniej w złych warunkach montowane. No wiecie, na spacerowej to było robione zimą właściwie, w związku z tym, że po prostu trzeba było uruchomić na szybko tramwaj na Gagarina i dlatego też najprawdopodobniej jest problem z tym. No i dlatego cała inwestycja jest teraz opóźniona, bo tam na spacerowej trzeba zrobić poprawki, które nie wymagają wyłączenia z ruchu tramwajów, z tego co zrozumiałem. Niemniej, jeżeli chodzi o chociażby tramwaj do Wilanowa, trzeba wymienić te stare podkłady i po prostu je zrobić na nowe, jeżeli chodzi o tą część żywiczną, a większość torowiska tramwajowego jest już właściwie gotowa. Czytaj, jest już na 16 lipca było ułożone 13,5 tysiąca metrów szyny, czyli około 70% torów na całym odcinku. Patrząc, jak nagrywałem tramwaj do Wilanowa, z film z tego zobaczycie najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek, to całość jest właściwie gotowa. W sensie tam są jakieś małe odcinki, kilkunastometrowe, gdzie jeszcze tory tramwajowe nie są, znaczy szyny nie są po prostu zamontowane. Niemniej na całej trasie tramwajowej, teraz, jeżeli po prostu pojechać drezyną bez konieczności zasilania z sieci trakcyjnej, tramwaj by, znaczy pojazd jakikolwiek by po prostu przejechał, bo ciągłość szyn mniej więcej jest. Włącznie z ujazdami na Świętego Bonifacego. Zresztą przelot był, więc mogliście zobaczyć. Natomiast nie zmienia faktu, że 70% tutaj oznacza, że po prostu jeszcze to jest wliczając też odnogę na Świętego Bonifacego, która ma jeszcze inne osobne opóźnienie. Oczywiście wykonawca mówi, że cały czas są realizowane prace, jest ich mnóstwo. Teraz będą brygady działać nawet w nocy, żeby naprawić te szyny. I nie dziwię się, że to faktycznie przez 8 tygodni oni to będą robić, no bo siłą rzeczy wymiana torów, które już są zamontowane na odcinku dosyć długim, jaki tu jest tramwajowy na Wilanowie i na Mokotowie, trochę im potrwa. Na spacerowej muszą zrobić pracę z utrzymaniem ruchu tramwajowego najprawdopodobniej, a i tak niedługo tramwaje w ogóle znikną. Z Wilanowa, znaczy z Gagarina,
Znaczy, z Gagarina to zobaczymy. Na pewno z Puławskiej znikną. W związku z tym, że po prostu będą realizowane prace przy tramwaju na Rakowieckiej. Dlatego też tramwaje już zaznaczają, że przez miesiąc w sierpniu nie będzie tramwajów na pewno na Puławskiej czy na Gagarina. Zobaczymy. Według mnie, jeżeli nie chodziłoby o tą podbudowę, to dałoby się to zrobić z utrzymaniem ruchu. Ale biorąc pod uwagę, że tam muszą jeszcze coś zrobić na torbisku, na spacerowej, to najprawdopodobniej tramwaj na Gagarina znowu zniknie. Trochę szkoda, bo nie będę ukrywać, że 11 by mi się przydała na placu Unii Lubelskiej. No bo tam po prostu to się często funkcjonuje. Natomiast to nie zmienia faktu, że tramwaj na Stegny też jest opóźniony. Bo tramwaj do Wilanowa będzie jakoś właśnie, w sensie do miasteczka Wilanów, czyli do Branickiego, ma dojechać 8 tygodni później niż 2 września, czyli około w okolicach października, listopada. Natomiast jeżeli chodzi o tramwaj na Stegny, to tu już wiemy, że tramwaj dojedzie nie na koniec tego roku, tylko w pierwszym kwartale 2024. Czytaj najprawdopodobniej w okolicach końca marca. Bo tramwaj na Stegny, no co by tu dużo nie mówić, jest w powijakach. Tam nie ma żadnego elementu nowej infrastruktury właściwie jeszcze zbudowanej, bo cały czas głównie grzebią prace podziemne, więc tam te prace jeszcze będą trochę realizowane. Niemniej, oczywiście, całość ma być gotowa w drugiej połowie. Znaczy w pierwszej połowie 2025. Natomiast to jest tylko i wyłącznie dobra informacja, bo po prostu dłużej mogę nagrywać tramwaj do Wilanowa, więc jakby wiecie, będę mieć i tramwaj do Wilanowa, i tramwaj na Rakowiecki, i tramwaj do Warszawy Zachodniej. Dla mnie bomba. Niemniej trochę szkoda mimo wszystko. Natomiast z ważnych informacji jest to, że tramwaj do Wilanowa, to oznacza, że to opóźnienie to może trochę nie być na korzyść dla wykonawcy. Na razie cały czas oczywiście tramwaje mają analizować to i zobaczyć, jakie funkcje kary za opóźnienia w inwestycji będą mogli tutaj respektować. No, sama inwestycja miała być zakończona jakoś, no już tak niedługo. Z tego co pamiętam, całość miała być gotowa w październiku 2024, jeżeli chodzi o całość, łącznie ze Stegnami, więc no tak, jest opóźnienie dosyć duże. Dobra, inne ciekawostki. Inne inwestycje się sypią, nie tylko i wyłącznie tramwaj do Wilanowa, ale również inwestycja PKP PLK. Chociaż powiedzieć inwestycje na stację, która ma, no pewnie z pół wieku, to nie wiem, nawet przesadziłem. Ursus to północny, nie ma chyba aż pół wieku. Niemniej jest to stary przystanek kolejowy, który jest w tragicznym stanie. Nie bez powodu zrobiłem o nim pierwszy odcinek w ramach Okiem a Biznesze, gdzie mówiłem, że to jest jedna z nielicznych stacji w Warszawie, pod której peronami po prostu mieszkają bezdomni w namiotach. Bo tam jest aż tak dużo przestrzeni, po prostu jest w tak tragicznym stanie. Sama płyta jest z asfaltu, który po prostu przy dużym upale po prostu topnieje i się robią dziury. Oczywiście PLK łata te dziury stalowymi blachami. Niemniej no, to nie jest tak, że można łatać w nieskończoność stacji i może przydałoby się po prostu wybudować 2 zupełnie nowe perony. No ja tylko właśnie powiem, że też tutaj z transportu publicznego nie wiedzieli dokładnie, jak to ma wyglądać i co z tym w końcu zrobią. PLK też zbytnio nie odpowiada, co będzie tam robić dalej, ale ja mam powiedzieć ze stycznia 2023 roku, czyli 1,5 roku temu. Na moje pytanie właśnie, co zrobią z tym przystankiem kolejowym i czy cokolwiek coś z nim zrobią. To możecie sobie zatrzymać teraz i zapauzować i przeczytać dokładnie, o co chodzi. A teraz w dużym skrócie. PLK na razie nie planuje tego robić, przynajmniej tak to wyglądało właśnie w styczniu 2023. Niemniej wiedzą, że jest problem i mają plan mniej więcej przebudowy tej stacji. Czytaj, będą po prostu nowe schody, nowe windy, nowe pochylnie, 2 zupełnie nowe perony, oczywiście z nowymi ławkami, wiatami. I po prostu ma być wszystko zrobione zupełnie od nowa, z oświetleniem LED-owym, teraz z oczywiście nowymi wyświetlaczami. Taka typowa przebudowa, ale będą też i pochylnie właśnie i windy. O, inaczej, Warszawa Ursus Północny by wyglądał dokładnie tak samo jak teraz nowa Warszawa Targówek. Po prostu kopiuj w klej dosłownie, bo i tu jest na zasadzie i tu i tu 2 perony zewnętrzne, krawędziowe mają być zrealizowane, więc właściwie to byłoby kopiuj w klej, jeżeli chodzi o te inwestycje. Z tym, że tu po prostu trzeba było wyburzyć to całkowicie i postawić od nowa. Niemniej pieniędzy na to nie ma, więc po prostu teraz tego nie będzie. Tak w dużym skrócie. Więc na razie czekamy. Mimo wszystko sądzę, że ten przystanek kolejowy po prostu najgorzej wygląda w Warszawie i przydałoby się go trochę zmienić, a tam dosyć dużo teraz osiedli powstaje w okolicy, więc no wiecie. Z innych ciekawostek, pociągi przyspieszają w Polsce. Czytaj, czas przejazdu w 2024 roku jest faktycznie zmieniony już teraz, bo pociągi przyspieszają. Jak to jest z tymi pociągami, które już jeżdżą teraz szybciej albo będą jeździć w najbliższym czasie? No chociażby takie pociągi, którymi jeżdżę w miarę często, czyli z Warszawy Centralnej do Łodzi Fabrycznej, przyspieszyły o 11 minut. Pociągi z Warszawy do Szczecina Głównego o 40 minut przyspieszyły. Czyli z Białegostoku do Warszawy Centralnej o 30 minut. Więc jak widzicie, tutaj faktycznie są całkiem ładne wyniki, ale jest jeszcze tych wyników więcej, bo w 2030 roku pojedziemy na dużo, dużo większej ilości szybciej. Pomiędzy Białystokiem a Warszawą Centralną o 45 minut przyspieszymy, a z kolei z Krakowa Głównego do Warszawy Centralnej jeszcze o 19 minut przyspieszymy. Nie do końca wiem, skąd jeszcze dało im się uciągnąć jeszcze te 19 minut na trasie przez CMK, ale na plus.
Inne zmiany to jest m.in. Zakopane Kraków Główny. Tutaj jeszcze skróci się czas przejazdu o 37 minut do 1,5 godziny i to jest dobra informacja. Miałem okazję jechać teraz faktycznie pociągiem i dojechałem zgodnie z kodem jazdy w rekordowym, przynajmniej jak dla mnie, czasie 4 godzin i 40 chyba 6 minut, jak dobrze pamiętam. Więc tak, da się i pociąg przejechał bez opóźnień do Zakopanego z tym czasem utrzymanym. Pomiędzy Warszawą Wschodnią a Zakopanem. Po drodze miał tylko łącznie stacje w Warszawie, czyli Centralna i Zachodnia, no i oczywiście z Kraków Główny i Nowy Targ. I tyle, nic więcej. I pociąg przejechał tak szybko, bez żadnych zmian kabiny chociażby. Natomiast jest to niezły wynik. Niemniej jeszcze będą lepsze wyniki, ale chyba największą rewolucją będzie na odcinku Nowy Sącz Kraków Główny, gdzie aktualnie jedzie się 2 godziny i 34 minuty, a będzie się około godzinę i 15 minut. Przyznacie, różnica godzina 19 minut jest naprawdę całkiem niezła, więc trochę tych inwestycji tutaj będzie faktycznie realizowanych jeszcze w najbliższym czasie. Z innych ciekawostek rusza remont przystanku kolejowego SKM Gdańsk Stocznia. Przez pół roku nie będzie w ogóle peronu. Przebudowa jest mniej więcej taka sama, jak jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje SKM-ki w ostatnim czasie, czyli po prostu wyburzenie całkowicie peronu, ustawienie od nowa, łącznie później z nowym torowiskiem, nowe wiaty, nowe zadaszenie, wszystko zupełnie po nowemu. Z ciekawostek kładka też będzie przebudowana, ale w ramach odrębnej inwestycji realizowanej przez samo miasto Gdańsk. Więc jak coś trochę się tutaj będzie działo. Są zmiany, jeżeli chodzi o pociągi, one trochę też teraz rzadziej jeżdżą i w niektórych kursach wieczornych po prostu nie dojeżdżają już w tym rejonie i cały czas oczywiście są realizowane prace i jest też wzajemne honorowanie biletów, jeżeli chodzi o ten odcinek, który po prostu jest teraz w remoncie i jest trochę z utrudnieniami. Z innych ciekawostek, kolejna maszyna TBM będzie realizować kolejną inwestycję kolejową w Polsce. Została już zamówiona i jej rozpoczęcie drążenia jest planowane na połowę 2025 roku. Będzie transportowana z Chin do Polski, oczywiście statkiem, a później będzie jechać drogą lądową właśnie z nadmorza do Chabówki, a właściwie kawałek dalej, bo będzie wykonywany tunel o długości 3,8 km pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka. W ciągu 10 miesięcy. Koszt samego tunelu to jest 750 milionów. Jeżeli przekręcimy nazwę tych miejscowości, przepraszam, dajcie znać w komentarzach. Co ważne, cała inwestycja na całej długości ma być gotowa do 2029 roku, więc trochę jeszcze dużo czasu. A inwestycja to jest przebudowa odcinka kolejowego Chabówka Nowy Sącz na długości 75 km. Długi, co nie? Jeżeli chodzi o nowy tunel, to tutaj jest już zarysowany na mapie, jakby to z Was był ciekawy. Zakopane, znaczy tak, tu jest Chabówka, więc Zakopane jest mniej więcej, no trochę niżej. Tak, no tu gdzieś, o, tu jest Zakopane, tu jest Chabówka i tu jest ta przebudowana linia kolejowa. Ona będzie teraz w nowym śladzie, dzięki czemu właśnie będzie można wybudować ten zupełnie nowy tunel. Tu jest Nowy Sącz, no i oczywiście przez ten cały teren będzie teraz budowana nowa linia kolejowa wraz z tym i oto nowym tunelem. Więc taka ciekawostka faktycznie, że tutaj będą realizowane takie duże, duże inwestycje, jeżeli chodzi o te linie kolejowe. No i właśnie tutaj między innymi będzie taka nowość realizowana w najbliższym czasie. Więc jak kogoś to interesuje, tego typu inwestycje tutaj pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem, oczywiście zachęcam do obserwowania. Ja raczej tej inwestycji nie będę nagrywać, bo po prostu to jest zbyt długa inwestycja, po prostu nie mam tam zbytnio jak tylko też nagrać, ale może się zastanowić w jakiś sposób, żeby to ograć. Chociaż trochę daleko. Niemniej w Łodzi mamy kolejne opóźnienia, jeżeli chodzi o inny tunel realizowany tarczą TBM. Pod Legionami, pod Legionów. Tak, to jest ta słynna ulica, gdzie ten stał zabetonowany samochód. No to dalej są problemy, bo na Legionów, no, a właściwie pod Legionów, są piaski, takie trochę ruchome. I dlatego też tarcza BM ma problemy z drążeniem w tego typu rejonie. Oczywiście Palka zaznacza, że nie, to nie jest tak, że tarcza nie kręci, tylko się kręci bardzo powoli. Więc jakieś tam prace są realizowane, niemniej ta duża tarcza przez to zwolniła i mieszkańcy, którzy zostali przesiedleni ze swoich domów do pobliskich hoteli, dalej muszą być przesiedleni. Więc no, zobaczymy, jak z tym wyjdzie ostatecznie. Natomiast niemniej na razie jest faktycznie to teraz spowolnione, bo faktycznie trzeba po prostu te prace, no, z tymi piaskami trzeba ogarnąć, bo dopóki tego nie ogarną, to po prostu będzie gorzej. Z innych inwestycji tramwajowych jeszcze na koniec, jakoś ta inwestycja tramwajowa tutaj się zapowiedziała, mamy ciekawostkę, mianowicie zmiany dojazdów na Rakowie Wiedeckiej w związku z po prostu kolejnymi pracami, jeżeli chodzi o gazociąg, tutaj po prostu, znaczy ciepłociąg, ten odcinek będzie zamknięty w najbliższym czasie, bo po prostu muszą odkopać rury. I ogólnie tutaj te prace są realizowane głównie pod ziemią w tym momencie. Wracając do kolei, SKMK ma zmianę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, zresztą kolei mazowieckiej również. Peron 9 Warszawy Zachodniej w najbliższych weekendach, przez najbliższe kilka weekendów, będzie zamknięty. Pierwszy teraz już od 20 do
21 lipca nie funkcjonuje ten peron. Również od 27 do 28 lipca, 3-4 sierpnia i 10-11 sierpnia. Wtedy nie będą się pociągi zatrzymywać na peronie 9, bo po prostu przejeżdżają bez zatrzymywania, w związku z tym, że tam jest montowana informacja, wyświetlacze po prostu są nowe montowane. I jakby trzeba zamontować cały nowy stelaż i tak dalej, to nie jest prosta procedura. Bo zupełnie to trzeba tam od nowa w teorii wybudować i dlatego też na peronie 9 cały czas nie było wyświetlaczy. Niedługo to się zmieni, już będą faktycznie działać tutaj w tym miejscu ponownie wyświetlacze. Jak coś więcej o tym mówiłem w filmie ostatnim z Warszawy Zachodniej, bo tam też oczywiście chodziłem po peronie 9, jak i również po całej części podziemnej. Z innych ciekawostek, zachodnia jezdnia marszałkowskiej w aktualny weekend będzie zamknięta, czyli od 19 lipca do 22 w poniedziałek. Nad ranem będą realizowane prace. Linia 107, 171, 520, N11 i N61 wraz z N41 i N42. Jedno trochę inaczej, więc jak coś tutaj szykujcie się po prostu na jakieś objazdy, również nocą. Z kolei jest teraz przebudowa realizowana, jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy Estrady i Arkuszowej. Dlatego też w tym momencie linie autobusowe jeżdżą na okrągło, a samochody też nie mają przejazdu. Aktualnie ulica Estrady nie jest przejezdna, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą Arkuszową, a ulica Arkuszowa przy skrzyżowaniu z ulicą Estrady jest organizowana przez ruch wahadłowy, więc też siłą rzeczy po prostu komunikacja w tym miejscu jeździ rzadziej. Niemniej cały czas został tutaj utrzymany trzy linie autobusowe, L7, 210 i N58, z tym, że są zmiany, jeżeli chodzi o Z12, bo teraz jedziecie tutaj na okrągło, jak widzicie na tym odcinku i powstały tymczasowe przystanki autobusowe. Również są realizowane prace, jeżeli chodzi o, znaczy też również jest objazd, jeżeli chodzi o linię autobusową 110, bo ona aktualnie nie może jechać tam odcinkiem Estrady i dlatego też w tym momencie wtedy nie ma żadnych autobusów. Natomiast wiedzą oczywiście ZTM, że tutaj jest szkoła i do niej też trzeba jechać tą linią autobusową, dlatego będą specjalne kursy autobusowe w roku szkolnym już faktycznie, bo te prace tutaj będą realizowane dłużej niż teraz, tylko będą te utrudnienia tutaj robione, z tego co pamiętam, no tak do chyba listopada 2024, zresztą o tym opowiem później. Niemniej po końcu wakacji linia 110 będzie jeździć tutaj ponownie przez te wszystkie przystanki autobusowe, z tym, że tutaj będzie na końcu w Przyarkuszowej jechać tylko łącznie przez stację autobusową. Czytaj. Do tej szkoły autobusy muszą dojechać w tym miejscu i autobusy będą dojeżdżać, tutaj na Orlen zajeżdżać i zawracać w tym miejscu. No nie da się inaczej, ale na szczęście już się udało jakoś dogadać z tym, że po prostu przejechać przez Orlen i zawrócić w tym miejscu. Gdzieś tu będzie po prostu wybudowany też przystanek tymczasowy dla autobusów, żeby po prostu móc w tym miejsce dojechać. To też widzicie, jest tutaj problem po prostu, że w tej okolicy zbytnio nie ma żadnych dróg poprzecznych i po prostu jeżeli chcecie jakieś robić objazdy, to właściwie nie ma jak tędy jechać. Inne ciekawostki to 22 lipca będą urodziny trasy WZ i trasy Łazienkowskiej, ale dzień wcześniej, bo w niedzielę, bo wiadomo, że w poniedziałek większość osób raczej pracuje, natomiast w niedzielę jest trochę lepiej, będą jeździć dwie zabytkowe linie autobusowe i tramwajowe. Autobusowa linia będzie jeździć po trasie Łazienkowskiej, a tramwajowa po trasie WZ, no bo wiadomo, co gdzie może jeździć lepiej. No, znaczy tramwaj nie pojadą na trasie Łazienkowskiej klimatorów. Niemniej będzie jeździć specjalna linia tramwajowa WZ i będzie jeździć specjalna linia autobusowa ŁY. Oczywiście w ten weekend też będą jeździć autobus, tramwaje linii T, autobus linii 100 i tramwaje linii 36, promy, statek do Syrocka. To wszystko pozostaje bez zmian. Ja będę jeździć na TEC-ce na drugiej brygadzie w niedzielę. Niemniej jak coś możecie się przekazać specjalną właśnie tą linią tramwajową pomiędzy Tatuszową z ZOO a cmentarzem Wolskim, która będzie jeździć w miarę nawet często przez całą niedzielę w godzinach typowo dziennych. No i też oczywiście będzie gdzieś linia ta autobusowa pomiędzy Wiatracznem, a pomiędzy pomnikiem Lotnika, jadąc oczywiście całą trasą Łazienkowską. No, prawie całą trasą. No, niemniej, jak coś, taka ciekawostka. I co ważne, przejazd obydwoma liniami autobusowymi, przez i linią autobusową i tramwajową jest bezpłatny. Tetka, setka, 36 jest płatna. Promy i autobusy WZ razem z tramwajami, jeszcze raz. Linia T, linia 100 i linia 36 są płatne przez cały weekend. Linia WZ, linia ŁY i promy są bezpłatne. Z tym, że promy są cały czas bezpłatne, bo tak cały czas funkcjonują. Więc jak coś, tak wygląda sytuacja w najbliższy weekend, jeżeli chodzi o warszawskie linie turystyczne. Tymczasem w poniedziałek będzie zgromadzenie publiczne, dlatego też spodziewajcie się objazdów dla linii 33, 35, 111, 116, 157, 180 i 518. No i z innych informacji są te awaryjne zmiany, jeżeli chodzi o przystanek Dalibora, bo tam się trochę zapadło i różnego rodzaju są prace realizowane, czy zapadło się, to po prostu są naprawy kanalizacyjne realizowane. I dlatego też po prostu linie autobusowe jeżdżą trochę inaczej. Chodzi o linie 129, 184, 180, 97, 201 oraz N45 i N95. Są i na objazdach niedużych, ale jednak jeżdżą faktycznie trochę inaczej, więc jak coś, przygotujcie się na tego typu objazdy. Z innych ciekawostek, jeżeli Was interesuje Wodocłowo, a konkretnie ta stacja kolejowa, tam tutaj się znajduje i
Taki oto i piękny plakat, który w tym miejscu mam od partnera kanału. Możecie go kupić na stronie sklep.koleo.pl lub teraz w linku w opisie, bądź teraz oczywiście w karcie. Jak widzicie, taki ładny z zachodem słońca plakacik tutaj mam z stacją, mamy z pociągiem jednym, oczywiście z morzem, rzecz jasna. No i mamy też już taką właściwie ładne gwiazdki, już takie trochę noc się w tym miejscu robi. No, także takie coś, taki nowy plakat teraz Mniejsza z tym i najbliższy czas tutaj będzie się pojawiać przez odcinki w Mniejsza z tym i też nie tylko. Z innych ciekawostek, a no i oczywiście wiadomo, że tam też są inne plakaty, jak coś, więc możecie też sobie zerknąć. Z innych ciekawostek, ważność abonamentu SPPN, teraz można sprawdzić przez internet, to jest dobra informacja, wpisujecie swój numer rejestracyjny i w ten sposób pierwszą literę imienia i pierwszą literę nazwiska osoby, na którą wydano abonament i następnie możecie sprawdzić, czy do kiedy macie ważne i to jest według mnie plus. To jest bardzo dobra informacja, że w końcu to można sprawdzić online, więc taka ciekawostka. Z innych ciekawostek, plac na Zdrożu jest zmieniony, bo już teraz jest z windami. Oczywiście prace, jeżeli chodzi o zaawansowanie dróg i nowy asfalt, są realizowane jeszcze przez najbliższy weekend, więc te elementy na czerwono są teraz zamknięte. W skrócie nie ma teraz wjazdu na plac na Zdrożu z trasy Łazienkowskiej, z żadnej ze stron, znaczy jest tylko łącznie wjazd w kierunku centrum, ale w kierunku Alei Szucha, czy też w kierunku Alei Ujazdowskich nie da się wjechać z trasy Łazienkowskiej i też nie da się zjechać na trasę Łazienkowską jadąc właśnie z centrum Warszawy przez plac na Zdrożu. No i tutaj oczywiście wjazdy i zjazdy z placu Zbawiciela, to też na ulicy okolicy są zamknięte i ulica Aleja Szucha jest teraz aktualnie nie do przejezdna, w sensie nie da się w nią wjechać z placu na Zdrożu. Przejazd jest tylko łącznie przez Aleje Ujazdowskie na wprost, ale też jest trochę zwężony, przy tankie autobusowe pozostały mniej więcej w swoich miejscach, więc jak coś, tak tutaj wyglądają sytuacje. No i windy są, działają, funkcjonują, zresztą o tym mogliście zobaczyć film wczoraj. Z innych ciekawostek, są teraz skończone prace na Marszałkowskiej, jeżeli chodzi o tę przebudowę, tam wiecie, nowe chodniki, nowe przystanki, znaczy nowe miejsca parkingowe i nowa droga rowerowa powstała w ramach tej inwestycji. A teraz trzeba zrobić nową nawierzchnię asfaltową i w aktualny weekend 19-21 lipca po prostu jedna jezdnia jest całkowicie zamknięta w kierunku centrum pomiędzy ulicą Senatorską a ulicą Królewską, nie ma po prostu przejazdu całkowicie ulicą Marszałkowską, na całej szerokości jest robiony nowy asfalt. No i to jest według mnie dobry pomysł, bo jeżeli w ten sposób zamkną po prostu na cały weekend tą jezdnię, to mogą też po prostu zrobić równo, ładnie i bez jakichś cięć i łączeń na całej szerokości. To jest według mnie na plus. Z innych ciekawostek już rozpoczynają się powoli, w sensie powoli. Prace na ulicą Zgłota i Zgoda. Będzie tutaj oczywiście wielka metamorfoza. Tu obejrzałem sobie filmik prezydenta, co tam mówił. W skrócie nic nowego, to samo co już wszystko wiedzieliśmy mniej więcej. To jest 2,5 hektara około, jeżeli chodzi o ten obszar. Jest oczywiście dużo, dużo większy niż sam plac, jeżeli chodzi o plac Pięciu Rogów. No i tak to będzie się zmieniać. Tak aktualnie to wyglądało, jeszcze niedawno zamknęli tunel. Tak to będzie wyglądać po przebudowie. Tak jak mówiłem, tu będą właśnie nowe fontanny, nowe drzewa i cały nowy kwartał w tym miejscu. Aktualnie została podpisana umowa na tą inwestycję. Będzie ona realizowana przez 2 lata, w związku z tym, że po prostu trzeba będzie etapować i utrzymywać dojazd do posesji w różnym miejscu. No i oczywiście po przebudowie właściwie w tym miejscu całkowicie znikną miejsca parkingowe, tutaj będą głównie przeniesione właśnie do placu Powstańców Warszawy, a właściwie do tego parkingu podziemnego i oczywiście głównie przestrzeń miejska, brak ruchu samochodowego poza mieszkańcami niezbędnymi, drzewa nowe, parki, fontanny, krzewy, ławki pojedyncze i tak dalej, więc tego trochę faktycznie w tym miejscu będzie się teraz działo. No i oczywiście większe prace mają się rozpocząć po wakacjach i wtedy też się pojawi pierwszy film z tej inwestycji. Z innych ciekawostek, czy może w sierpniu się pojawi. Z innych ciekawostek, jeżeli chodzi o te prace w Izabelinie i na granicy z Bielanami, czyli to jest skrzyżowanie Essady i Arkuszowa i będą realizowane prace, jak widzimy, do 30 listopada. Więc jak coś tak to wygląda. No i na koniec dobra informacja, że została podpisana, znaczy jeszcze nie podpisana umowa, ale już wiemy, kto ma wykonać projektowanie północnego wlotu trasy S7 z Warszawy. Tu wiemy, że planują podpisać umowę na przełomie lipca i sierpnia, więc właściwie już za chwilę. Wyceniono to na kwotę trochę ponad 54 milionów złotych. No i ważne jest to, że oczywiście będzie połączone z trasą S8 w miejscu tutejszym, czyli tutaj właśnie z S8 będzie łączone, w skrócie na kole. Będzie całkowicie tu przebudowane całe te wszystkie miejsca, łącznie właśnie z ogródkami działkowymi, które tutaj w dużym miejscu znikną, bo po prostu będzie wybudowany całkowicie od nowa ten węzeł. No i w ramach tego będzie realizowany ten ostatni malutki fragmencik tutaj bardzo ważny, który po prostu odciąży całkowicie Łomianki i wjazd ten do Warszawy
Po prostu będzie teraz zupełnie nowym śladem wybudowana nowa trasa, która będzie się łączyć z tą częścią północnej obwodnicy Warszawy. Jest to bardzo dobra informacja, że w końcu coś w tym temacie więcej się dzieje i zobaczymy, co faktycznie ostatecznie z tego projektowania wyjdzie. Projektowanie będzie trwało dosyć długo, bo zakończenie wszystkich prac tutaj jest planowane na wiosnę 2027 i później będzie można rozpocząć prace budowlane, najprawdopodobniej właśnie do 2030-31 roku będzie to już wybudowane. Przynajmniej takie mam oczywiście założenia swoje prywatne. Z innych informacji jest coraz to więcej. Dziękuję Wam oczywiście za to bardzo serdecznie. Kiedy byłem zakopany, dosyć dużo Was przybyło, chyba ponad 100 osób. I oczywiście, jeżeli chcielibyście, żeby ten licznik się zwiększył, to oczywiście możecie przycisnąć subskrybuj i ten dzwoneczek. Dzięki temu też zobaczycie kolejne wydanie mniejsza z tym, które się pojawi za tydzień. Jest Was tutaj po raz ponad 16 826 osób. Mówię ponad, bo kiedy wy to oglądacie, pewnie jest już więcej osób, albo mniej, bo to jest ruchomo w jedną i w drugą stronę. Niemniej, jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja jestem ostatnio w ruchu, dlatego też na przykład tutaj nie mam swojej podkładki z napisem Avizynosz, bo się kręcę tu i tam, tam i tu. Teraz przez ostatnie tydzień byłem w różnych miejscach, byłem nawet zakopany, nagrałem inwestycje, zakopanego będzie dużo filmów, już Wam to mogę powiedzieć w tym momencie. Zakopanego chyba łącznie będzie z 5 filmów, bo będzie i przelot, będzie film z głównie zakopanego, będzie film o Poroninie i o Białym Dunajcu, bo nagrałem tam też te przystanki i stacje kolejowe, które się znajdują po trasie w Poroninie, przystank jest jeden. Mamy też oczywiście przejazd z pociągiem prosto z Krakowa głównego do Zakopanego na całym odcinku, z kilkoma cięciami, bo mi się aparat przegrzewał i mi po prostu bateria spłukła w środku, więc musiałem coś z tym zrobić. Niemniej trochę ciekawostek i trochę filmów z tej inwestycji będzie. I będzie jeszcze jeden przejazd pociągiem na odcinku pomiędzy właśnie Zakopanem a Poroninem. To chyba gdzieś z bliska, bo po prostu jechałem też pociągiem regionalnym w tym miejscu. Miałem okazję po prostu pojechać do Poronina. Niemniej trochę ciekawostek, trochę filmów, no i oczywiście pozostałe filmy i inwestycje będą też realizowane. W końcu film z S7 pełen powinien się pojawić, bo wiem, że na niego czekacie. W końcu też powinien pojechać na LK7. Pozostałe filmy z Warszawy Zachodniej. Jutro będzie film z budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej. Wspierający go już mają od kilku dni, więc też się pojawi w najbliższych dniach. Domyślam się, że będziecie nim zainteresowani, bo faktycznie jest całkiem ciekawe. Wszedłem też tam oczywiście na plac budowy, jeżeli chodzi o Warszawę Zachodnią. No i też oczywiście jakieś inne inwestycje będę nagrywać. Może jeszcze na koniec miesiąca wpadnę na budowę tramwaju na Rakowieckiej, żebyśmy to sobie zobaczyli jeszcze przed samym zamknięciem trasy tramwajowej na Puławskiej, bo tam faktycznie teraz trochę to inaczej wygląda. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W kolejnym odcinku, mniejsza z tym, jeżeli będę nagrywać to tutaj ze studia, to już raczej budynki będą normalnie poustawione. No i tak, jest trochę tego sprzętu. Nie będę ukrywać, że z tego całego sprzętu korzystam. No może poza jednym mikrofonem, z którego po prostu rzadziej korzystam, ale wszystkie tutaj elementy, które widzicie, są wykorzystywane na przestrzeni realizacji tych wszystkich odcinków. No może ten czytnik i nagrywarka Blu-rayów jest trochę rzadziej wykorzystywana. Niemniej, zaczynając tutaj od dysków SSD, tutaj na przykład kupiłem sobie ostatnio ten najnowszy komputer, z którego teraz korzystam, mikrofonów kierunkowych, dyktafonu, który w tym miejscu się znajduje, znaczy oczywiście to są pudełka, gimbala do telefonu, dwóch telefonów, z których korzystam do nagrywania tych wszystkich odcinków, słuchawki, statyw, mamy ładowarkę tego wszystkiego, tam dalej też jest schowany jeszcze dwa powerbanki, rękawiczki, które się bardzo przydają zimą, mamy oczywiście też aparat, lampkę jedną, mikroporty, elementy do starego drona. Jak widzicie, również jest 5 baterii, które dokupiłem tego starego drona. Dużo. Oj, dużo. Dzisiaj będę z niego korzystać chyba. Mamy też oczywiście nowego drona, który w tym miejscu się znajduje. I jeszcze jeden dysk, który kupiłem, pierwszy SSD wraz, rzecz jasna, z dronem FPV. I jeżeli was to już nudziło, to spokojnie, tam jeszcze jest kilka dysków. Każdy wielkości, nie wiem, dwa, chyba dwie dwójki i chyba z 5-4 terabajtów. Dużo tych terabajtów potrzebuję. Mam jeszcze oczywiście jeden wielki backup, tam chyba 16 terabajtowy, który po prostu jest do pomieszczenia wszystkiego. I jakieś tam jeszcze dokupiłem w ostatnim czasie 6 krótkofalówek do nagrywania inwestycji na większym dystansie. Więc w skrócie trochę tego sprzętu jest. I recenzje, i ogólnie opinie, i pokazania z tego, jak wszystkiego korzystam, zamierzam zrobić. Cały czas zamierzam, tylko kiedy to zrobię, nie wiem, bo oczywiście zajmuję się innymi sprawami. Nie będę jednak ukrywać, że też chciałem Wam to zrobić, bo wiem doskonale, że jesteście po prostu tym zainteresowani. Chcielibyście zobaczyć, z czego ja tu korzystam i jak te wszystkie filmy powstają. A część sprzętu jest już trochę stara, może trochę przestarzała, bo aparat na przykład, w którym nagrywam, mniejsza z tym i głównie mniejsza z tym, już nim tylko nagrywam, ma chyba ponad
7 lat i miał już swoje lepsze czasy za sobą, między innymi teraz bateria w nim spuchła, więc nie miałem problemu z nagrywaniem, ale komputer chociażby jest nowszy, mikroporty są nowsze i teraz większość filmów z miasta nie nagrywam właśnie tym aparatem, który tam jeszcze jest gimbal schowany z tyłu, tylko właśnie nowym telefonem z nowym gimbalem, bo na nim dużo lepiej to wszystko wygląda, jeżeli chodzi chociażby o filmy ostatnie z Warszawy Zachodniej. Więc trochę to się zmienia. No ale no cóż. A, jeszcze z filmów na koniec tylko powiem. Poznań, tak, Poznań, miasto doznań, w końcu będą się pojawiać te filmy. Chociaż, no, Koziołków nie widziałem. I tych innych tam pukających się osób też nie miałem okazji zobaczyć, bo akurat nie byłem wtedy, kiedy to się działo. Niemniej, filmy z Poznania też w najbliższym tygodniu powinny się pojawiać. W skrócie, całkiem potężne będzie zakończenie tego najbliższego miesiąca, no właściwie połowy wakacji, włącznie z linią kolejową numer 7. I innymi inwestycjami. Tymczasem zobaczę wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Ja podliczyłem, ile tysięcy to wszystko kosztuje za mną, ale wam nie powiem. Możecie sami policzyć. Zresztą możecie zatrzymać i popatrzeć, co tu jest. A, i żeby nie było, to nie są wszystkie pudełka od wszystkich moich sprzętów. Po prostu część z pudełek już wyrzuciłem, a część jest gdzieś poukrywana w domu i tego nie znalazłem. No i też ładowada jakiś mniejszy wam tutaj nie kładłem, żeby już nie było. Natomiast jest tego, pewnie byłoby jeszcze dużo, dużo więcej. A tu już ciekawostek, no wiadomo, że to się wszystko zmienia i tu niedługo, bo udało mi się, jakimś cudem dojechała do mnie, nowe pudełko z nowym zestawem Lego, jeżeli chodzi o mapę świata. Więc niedługo tu się pojawi cała mapa świata, ale później oczywiście, jak już wam mówiłem nie jeden raz, mapę świata przerobię na mapę Warszawy. No bo wiadomo, co jest najważniejsze. Ewentualnie mapę Polski też można przerobić, ale chyba mapa świata brzmi ciekawiej. Zresztą dajcie mi w komentarzach. Mapa Polski też jest trochę w sumie ciekawa. I zaznaczamy, gdzie już byłem, w okiem mapie znoszę. A może to nie jest zły pomysł? Ale dobra, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!